Znajdujemy się na targach rolniczych w Szepietowie, a naszym gościem jest partner generalny wydarzenia, firma Frike i pan prezes Dariusz Kotarski. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry, panie. Panie Dariuszu, jesteście przedstawicielem, dealerem marki John Deere w północno-wschodniej Polsce. Jak się tu znaleźliście? Jak budujecie tą markę tutaj u nas na Podlasiu? Więc firma John Deere, której jesteśmy dealerem w Polsce, jednym z kilku dealerów, zdecydowała się na konsolidację swojej sieci, wychodząc z założenia, że duży może więcej. I stąd w miejsce kilkunastu dealerów obecnie to jest taki docelowy, przynajmniej w takim średnim okresie, poziom, liczba uczestników, mamy do zagospodarowania 1/4 Polski. Stąd wyszliśmy z naszych macierzystych Warmii i Mazur i obecnie nasz teren działania to Podlasie, wschodnia część województwa mazowieckiego i kawałek, północna część województwa lubelskiego. Stąd się tu wzięliśmy, czyli to było w wyniku decyzji Johna Deere'a. Jak ja osobiście bardzo wierzę w to, ale też jak przede wszystkim cyfry pokazują, ta decyzja Johna Deere'a jest dobrą decyzją i trafną, co pokazuje, jak gdyby pokazuje udział rynkowy. Tak? Marka John Deere od 2 lat dynamicznie zwiększa swój udział rynkowy. W tym momencie nawet, co jest chyba po raz pierwszy od lat, przynajmniej w Polsce, jest graczem numer jeden w rynku traktorów. Właśnie marka John Deere. Dzięki 4 dynamicznym, silnym dealerom. I oczywiście Frike, nasza firma Frike jest jednym z nich. I my też dynamicznie zwiększamy udział rynkowy. W tym momencie dla traktorów 150+, on wynosi na tą chwilę wynosi 27,5%. Frike nie buduje swojej marki na tu i teraz, żeby być tylko tu i teraz, a raczej z myślą o przyszłości. Więc my już dzisiaj odnosimy sukcesy i dostarczamy coraz większej ilości traktorów i innych maszyn do naszych klientów, ale to co dzisiaj robimy, to jest wielki wysiłek organizacyjny i robimy to z myślą o przyszłości. Budujemy nowe oddziały, wychodząc z naszych macierzystych Warmii i Mazur, gdzie mieliśmy 5 oddziałów, dzisiaj mamy tych oddziałów 13. Więc to jest oczywiście duży wysiłek finansowy. Bardzo dużo nas to kosztuje i my robimy to z myślą o długim okresie czasu. Kolejnym takim, że tak powiem, czynnością, którą robimy, to jest zwiększanie struktur, zatrudnienia. Jeszcze 1,5 roku temu mieliśmy około 100 ludzi, dzisiaj już mamy 210 osób na pokładzie. Więc firma już jest firmą dużą, obroty też z kiedyś kilkudziesięciu milionów, do dzisiaj ponad 400 milionów w zeszłym roku, to już jest duża firma. Ale robimy to oczywiście z myślą o przyszłości, stąd dalej się rozwijamy, budujemy nowe oddziały. Tutaj na Podlasiu, gdzie jesteśmy, w pobliskich Rzędzianach budujemy bardzo duży oddział, to będzie taki duży regionalny hub. Panie prezesie, macie w swoich zasobach, między innymi jako pewną odnogę biznesową, skup to złe słowo, ale pozyskiwanie używanych maszyn i sprzedaż. Dlaczego? Uważamy, że maszyny używane to jest taka nieodłączna część każdego biznesu. Możemy spojrzeć na, nie wiem, na rynek samochodowy, na rynek maszyn budowlanych, ciężarówek i tak samo jest w rolnictwie. Wydaje mi się, że maszyna używana to jest często pierwszy zakup klienta. Tak? On zaczyna od czegoś. Także maszyna używana to jest nieodłączna część biznesu. Nasz klient tych maszyn potrzebuje, nasz klient też tych maszyn czasami chce się pozbyć, tak, kupując nową maszynę. Stąd my uważamy, że to jest po prostu coś, czego klient potrzebuje. Z drugiej strony my się na tym znamy, potrafimy to robić. Mamy siatkę naszych przedstawicieli, którzy na miejscu potrafią taką maszynę wycenić, odkupić lub sprzedać, ale posiadamy też międzynarodowe kontakty, mamy też spółki za granicą, gdzie te maszyny możemy zarówno sprzedać, jak i pozyskać. Firma Frike działa pod takim hasłem na Podlasiu rolnictwo precyzyjne. Co to oznacza? Rolnictwo precyzyjne to jest zaprzężenie technologii do naszej pracy, tak? Czyli wykorzystujemy, na przykład proszę sobie zobaczyć, jak pojawienie się smartfona, jak zrewolucjonizowało świat. Kiedyś, nie wiem, mieliśmy mapy, kiedyś korzystaliśmy z przewodników. Kiedyś szliśmy do biura podróży, kupić bilet, zabukować hotel, a dzisiaj wszystko mamy w smartfonie. To tak podaję, tak żeby zobrazować. To samo jest z rolnictwem. Podam taki przykład. Byłem niedawno w Stanach, w centrali Johna Deere'a, na takim spotkaniu, gdzie John Deere pokazywał nam przyszłość rolnictwa. I na przykładzie takiego opryskiwacza, który wkrótce wejdzie do sprzedaży, również w Polsce, jest taka technologia See and Spray, czyli zobacz i spryskuj. Pokazano nam, że
na takim dużym spryskiwaczu. Mamy 36 kamer, one widzą wszystko. Jednocześnie mają tak silne komputery o sile 1500 laptopów. Więc one błyskawicznie podejmują decyzje i spryskują tą chemię tylko tam, gdzie trzeba. I na tym konkretnym przykładzie pokazano nam, że oszczędności w zużyciu środka chemicznego wyniosły aż 70%. Więc pokazałem może od razu korzyść skorzystania z technologii. Na tym polega rolnictwo precyzyjne. Jak może wyglądać w takim razie rolnictwo przyszłości za 10-15 lat? Kolejnym powiem takim aspektem tych technologicznych nowości jest to, że jak wiemy, w rolnictwie ciężko dzisiaj o ludzi do pracy. Ciężko, tak? To nie jest prosta praca, to jest ciężka praca. Młodzież ucieka trochę tak gdzieś do miasta i tak dalej, więc dzięki technologiom jesteśmy w stanie wykonać tą samą pracę, a nawet więcej pracy, przy mniejszej ilości rąk do pracy. I to nie jest zagrożenie. To tutaj w naszym przypadku to jest akurat wielka, wielka korzyść. W grze już są na przykład autonomiczne traktory. Tak? To trochę brzmi strasznie, a trochę brzmi zachęcająco. Jeśli nie mamy ludzi i możemy na przykład siedząc w jakimś centrum dooperacyjnym, czy nie wiem, w swoim domu gdzieś na wsi, obsługiwać kilka urządzeń na raz. To jest właśnie to rolnictwo przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.